dom świętej rodziny, prosząc, aby tutaj była atmosfera domu z Nazaretu, gdzie wszyscy wspólnie przeżywali swój czas. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy mieli swój udział w remoncie tego domu. Jest to dom Fundacji Dajmy Nadzieję, zakupiony ze środków Kancelarii Senatu oraz Fundacji Dajmy Nadzieję. Odnowiony jest również staraniem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, a także KPRM-u, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzedniej kadencji Polski, tak. Ja tylko dodam, że mamy także fundusze na drugą część tego domu obecnej kadencji. Także mamy nadzieję, że Pan Bóg sobie poradzi ze wszystkimi kadencjami. I tutaj pragnę podziękować panu posłowi, który we wszystkich tych momentach miał szczególną pieczę nad tym, żeby te dokumenty trafiły we właściwe ręce. Bo Warszawa jest wielka i takich dokumentów jest wiele, więc żeby się nie zagubiły, to mieliśmy tam człowieka, który doprowadził do tego, że trafiły one we właściwe miejsce. Dziękuję również pani konsul generalnej, pani Elizie Dzwonkiewicz, dlatego że tutaj właśnie zostaliśmy niejako sprawdzani przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej i zdobyliśmy świadectwo moralności. Zostało ono dołączone do tych wszystkich ważnych dokumentów i faktycznie stało się to, co widzimy dzisiaj. Pragnę podziękować tym, którzy pomagają nam przez cały okres trwania tutaj, szczególnie ten czas wojny. A to są fundacje Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowska, Fundacja imienia Świętej Jadwigi, gdzie reprezentantem jest pan Kazimierz Babisiak. I dziękujemy mu za to, że na nas nie pada, bo zafundowała Fundacja Dach na ten dom. Dziękujemy Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej, reprezentowanej przez pana prezesa Henryka Rydzika, pana Janusza Cierpisza, którzy, jak żeśmy już wcześniej mówili, zwłaszcza w czasie wojny, tych 100 tirów przeszło przez ich ręce i plecy, a przede wszystkim ta nieustanna życzliwość, bo jak widać wszystko to, co jest tutaj, musiało być też przynajmniej częściowo, zwłaszcza te rzeczy, były zakupione przez naszą fundację, ja już mówię naszą, bo też uczestniczę w niej, Semper Fidelis. I tak, gabinet okulistyczny został zakupiony dzięki staraniom KPRM, czyli znowu mamy tutaj Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a gabinet rehabilitacyjny dzięki KGHM-u. To są zespół kopalń też Rzeczypospolitej Polskiej i ta fundacja KGHM-u zafundowała właśnie te rzeczy. Tam widzieliśmy, że one są tak poukładane, bo się nie mieszczą, dlatego że to jest ostatni raz, kiedy widzimy się w tej wielkiej sali. Ona będzie podzielona na dwie części, w której będą także i odpowiednie gabinety rehabilitacyjne.
Chciałem podziękować nieobecnemu tutaj panu Jackowi Krzyżanowskiemu z firmy Dako z Gliwic, który włożył także tutaj wiele ofiar. Dziękuję pani Agacie i Zenonowi Gerlachom, którzy przyjechali do nas, są z nami i od wielu, wielu już lat pomagają nam w prowadzeniu tych wszystkich remontów. Panu Krzysztofowi Czaj, który był głównym wykonawcą instalacji. Wszędzie, gdzie tylko jesteśmy, jemu przede wszystkim zawdzięczamy, że katedra jest ciepła i także temu naszemu domowi świętej rodziny. Dziękuję panu inżynierowi, architektowi Jerzemu Blinowskiemu, który projektował i czuwał codziennie nad wykonawcami, bo dzisiaj zdobyć dobrych fachowców jest trudno, bo niestety część jest na froncie. Dziękuję tarnowskiemu wolontariatowi misyjnemu, który tutaj pomagał w elektryce, resztę to robił ksiądz Rafał z parafii zaprzyjaźnionej, razem z parafianami tutaj obecnymi. Dziękujemy właśnie im z parafii Rzęstej za pomoc. I dziękujemy naszej parafii katedralnej za wielki wkład. Zresztą to dzisiaj są przedstawiciele tych najmłodszych, których rodzice tutaj także pomagali. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym. Cieszymy się, że jest z nami ksiądz biskup Leon, który już się zapisał w kolejkę. Nie wiem tylko czy na oczy, ale mamy nadzieję, że ten dom będzie służyć wszystkim potrzebującym. Bóg zapłać i dziękujemy za obecność. Poprosimy.